szkoły wprowadzić. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz do Polski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Może na początek kilka słów ode mnie. Szanowni Państwo, drodzy dzieci, witam na ślubowaniu pierwszoklasistów przedstawicieli Urzędu Gminy, którzy są w zastępstwie za pana wójta ze względu na to, że dzisiaj odbywa się bardzo ważna sesja Rady Gminy. Serdecznie witam przybyłych rodziców, nauczycieli, u was drogie dzieci, uczniowie klas 1-3. Ale szczególne słowa powitania kieruję do was, pierwszoklasiści, którzy po złożeniu ślubowania i pasowaniu staniecie się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej imienia Romualda Traugutta w Białej. Drogie pierwszaki, jest was niewiele, tylko 8, ale dobrze, że jesteście. Tak niedawno stawialiście pierwsze kroki ku samodzielności w zerówce, pani Gosiu. Niejednokrotnie tym pierwszym krokom towarzyszył zapewne smutek, pewne obawy, a czasami łzy, że trzeba było opuścić na kilka godzin rodzinny dom. Potem jak was obserwowałem i my wszyscy jak was obserwowaliśmy, zauważyliśmy, że już było tylko lepiej. Nowa pani, nowe koleżanki, piękna sala, piękne zabawki i tam zaczynaliście pierwsze kroki poprzez zabawę i naukę w tej szkole. Całkiem niedawno, bo 4 września tego roku, znowu postawiliście pierwszy krok, tym razem w innej szkole, w szkole podstawowej. I znowu nowa pani, i znowu nowe koleżanki, koledzy, i znowu nowa sala, ale więcej też obowiązków, prawda? Bo już mniej zabawy, a więcej pracy i więcej nauki. I tak, moi drodzy, już będzie przez chyba dłuższy czas, kiedy to będziecie musieli kształcić się. Chcemy, żebyście się wyrośli, wykształcili na obywateli, którzy będą służyć naszej umiłowanej, kochanej ojczyźnie. Żeby nie przedłużać, życzę wam, drogie dzieciaczki, osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, żeby na świadectwie były tylko 5 i 6. Mam nadzieję, że zawsze będziecie dobrze się zachowywać, że zawsze będziecie słuchać pani wychowawczyni i innych nauczycieli, którzy będą z wami prowadzić lekcje. Życzę wam wiele radości i wszystkiego dobrego w tym dzisiejszym dniu. To by miał już tyle, oddaję głos pani Jeli. Proszę państwa o powstanie. Klasa pierwsza do ślubowania wystąpi. Do ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię mojej klasy i szkoły. Dbać o dobre imię mojej klasy i szkoły. Będę starać się być dobrym kolegą. Będę starał się być dobrym kolegą. Szanować wszystkich pracowników szkoły. Szanować wszystkich pracowników szkoły. Chcę swoją nauką i zachowaniem. Chcę swoją nauką i zachowaniem. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu. Klasa pierwsza. Wstąp.
Kinga Czajka. Pasuje Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej Bialecka. Już bez imienia. Proszę. Igor Kowalczyk. Pasuje Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Bialecka. Maja Makosz. Pasuje Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej Bialecka. Jakub Mazurek. Pasuje Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Bialecka. Paweł Oknie. Pasuje Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Bialecka. Paweł. Paula Skiba. Pasuje Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej Bialecka. Natalia Strzeczkowska. Pasuje Cię na uczennicę Szkoły Podstawowej Bialecka. Dawid Walenczyk. Pasuje Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Bialecka. Gratuluję wszystkim, że wytrzymali pasowanie. Teraz zaproszę dzieci, żeby złożyły swój podpis jeszcze odciskiem palca w księdze pamiątkowej w kronice szkoły. Proszę o powstanie. Baczność. Standard szkoły wyprowadzić. Oh!
chodzę do szkoły, piaskownicę zostawiam bez żalu, książki niosę w tornistrze, od czystości aż błyszczę. Przecież jestem już pierwszak, nie maluch. Jeszcze wczoraj miś pluszowy żegnał nas w przedszkolu. Dziś z tornistrem pełnym książek idziemy do szkoły. Te i te piszemy na biewidery, a potem słowa i zdania i wiemy coraz więcej. Świat się przed nami odsłania. Poznamy imię Polski, lecz każdy to zapamięta, czego nas nauczy, nas pięć elementów. Chodzę do głowy cyfry, idejki, sylaby, zdania i inne treści. Sami się czasem zastanawiamy, to się wszystko na głowie zmieści. Duma nas przy tym wielka rozpiera, bo pomijając względy wszelakie, trzeba pamiętać o tym, że raz tylko w życiu stajesz się stuprocentowym pierwszakiem. To co to jest Polska? Piękna jest nasza ziemia, przejrzysty nad nią błękit. Piękna jest nasza mowa i pieśni, i piosenki. To jest Polska! Piękna jest nasza Wisła, od gór daleki do morza. Piękne są nasze dęby, topola, sosna, brzoza. To jest Polska! Piękny jest biały orzeł, piękna jest wielki czerwień, piękna nasza ojczyzna. Kochać będziemy cię wiernie! Kochamy Polskę, całą siłę.
Pierwszoklasistów, a teraz rodzice pragną
z okazji ślubowania uczniów wręczyć swoim pociechom prezenty. Zapraszam do głosu. Zostańcie chwilkę na swoim miejscu, bo jak co roku włodarz naszej gminy, pan wójt Wiesław Mazurek, również ufundował dzieciom upominki, prezenty i za chwileczkę pracownicy urzędu wręczą nam te prezenty. Zapraszam. Taka muzyczno-słowno-muzyczny montaż, bardzo ładny, bardzo fajny. Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom za to, że zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszego święta. Wiem, że zaraz czeka dzieci słodki poczęstunek. No i oczywiście bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi. Proszę przekazać panu wójtowi za ufundowanie wspaniałych albumów, wspaniałych prezentów dla dzieci. No to chyba na tym dziękuję. Chciałabym zaprosić Państwa goście na spotki poczęstunek dzieci i rodzice. Zapraszamy. Zapraszamy.